Witajcie. Jak może wiecie, albo też nie wiecie, nasz czołowy youtuber akwarystyczny, człowiek, który zdeklasował innych we wszystkich rankingach, człowiek, który wiedział wszystko o PPM-ach i jednocześnie potrafił tak barwnie opowiadać o łódzkich sławojkach, okazał się kobietą. A nie, 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 prze, przepraszam, coś tu źle miałem napisane, to zupełnie kto inny jest kobietą. No ten, jak mu tam, no... Bff. A, mi z głowy. No, może kiedyś indziej powiem. W każdym razie, nasz bohater, czyli czołowy i z wiedzą o PPM-ach, czyli nie kto inny jak sam Mokre Łapska, znika z YouTube'a. Wiele kanałów akwarystycznych powstało i padło. I po niewielu smutek nastąpił. Nie było łez, ucierania, cichych szlochów, ani nawet lekkich siorbnięć w kąciku. I tylko po jednym kanale płakała cała Polska, kiedy odszedł pan ślimak i jego akwarium na pięć. Świat stał się wtedy inny. Kilku akwarystów potłukło swoje zbiorniki wzorowane na mistrzu, kilkoro nabawiło się permanentnego wytrzeszczu, a jak wieść gmin niesie, jeden z akwarystów próbował się nawet powiesić na kablu odgrzałki. Sklejone przez mistrza akwarium zostało sprzedane za 900 złotych. A ceratkę spod flagowego zbiornika Mistrza sprzedano na zagranicznej aukcji, którą wygrał kolekcjoner z San Escobar. Nie powiem wam już kwoty, jaką zapłacił, ale była wielokrotnie wyższa niż kwota za nos Jacksona. I wszyscy myśleliśmy, że to była ostatnia tragedia akwarystyczna, i że nic podobnego już się nie zdarzy. Ale niestety w życiu nie ma i nic. I nigdy zawsze coś się musi poknocić. I tak jest tym razem. Mokre Łapska odchodzi z YouTube'a. Nie nakręci już żadnego filmu. Może pożegnalny, ale i to nie jest pewne. A być może i cały kanał skasuje. To, że odchodzi, można było z różnych źródeł się dowiedzieć. Spostrzegawczy zauważyli jego ogłoszenia o sprzedaży ryb, zbiorników i sprzętu akwarystycznego. Ale chyba nikt nie wie dlaczego to zrobił. A ja wiem. I teraz chciałbym utrzeć nosa tym, którzy mówili, że kręcę filmy i żebrze o wsparcie finansowe. To teraz wam powiem. Posiadając taką wiedzę, mógłbym ją sprzedać za grube jeny czy inne rupie i zrobiłbym film płatny i to bardzo płatny, a ja, a ja wam to wszystko za darmo powiem, za absolutne friko. To, co się stało z mokrymi łapskami swobodnie może posłużyć za scenariusz do naprawdę dobrego kryminału. I to takiego mocnego, krew pod łzy i taśmy wideo. Czy wiecie, że kiedy rozmawiałem z nim ostatni raz, kiedy jeszcze drżącą ręką mógł obsługiwać na wpół rozładowaną Nokia 3210, mieszkał w kartonie? Nie znów coś przekłamuje, w Bristolu mieszkał no, w Bristolu a nie w Kartonie. Ale dość już tego wstępu. Teraz cała prawda, jedyna, i najprawdziwsza. Jest 6 grudnia 2019 roku. Mokre przeprowadza transmisję z miejsca swojego zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Jeszcze wtedy nie wie, że to jego ostatnia transmisja na żywo. Nie przypuszcza nawet, że już następnego dnia, to jest 7 grudnia, czyli dzień po Mikołajkach, a w międzynarodowy dzień lotnictwa cywilnego, ktoś zapuka do drzwi i dostarczy mu list. Nie przypuszcza i ma całkowitą rację, bo w Wielkiej Brytanii pocztę dostarcza się od poniedziałku do piątku, a 7 grudnia to była sobota. A jednak list otrzymał. Zapytacie się Państwo zapewne w jaki sposób. Akurat to jest łatwe do wyjaśnienia. List przeszedł 6 grudnia, ale że stało się to kiedy akurat mokrych łapsk nie było w domu, list odebrał sąsiad. Niejaki Taylor Swift, czyli szybki krawiec. W bardzo wolnym tłumaczeniu. I zapomniał o liście. Przypomniał sobie dopiero 7 grudnia, tak koło południa. I przyszedł. I zapukał. I oddał list. Ot, i cała historia listu. No, no nie, nie cała. Bo przecież nie powiedziałem, co w tym liście było napisane. Otóż nic nie było napisane. Dziwicie się? Mokre łapska też się zdziwił. W szczególności tym, iż list składał się z liter wyciętych z różnych gazet i przyklejonych do kartki papieru. Tylko podpis był wykonany pismem odręcznym. Niefortunnie, nieczytelny. Nie to, że ktoś nieczytelnie się podpisał, tylko napisał słowo nieczytelny jako podpis. A oto treść listu: kup pietruszkę, brokuły i wędzoną makrelę. Nie, nie, to nie ten list. Taka mała pomyłeczka. Ten jest ok. Zlikwiduj akwaria, bo popamiętasz. Obserwujemy cię. Z początku nasz bohater się nie wystraszył, ale wyjrzał przez okno na ulicę. Była godzina 16.30. Po przeciwnej stronie, w sportowym Fiacie Multipla, Mokre Łapska zaobserwował dwóch osobników. Niestety z tej odległości nie dało się ich rozpoznać. Charakterystycznym jednak było, że jeden z nich miał beret, a drugi narciarską czapkę z pomponem. Fakt obserwacji nieznanych osobników zaniepokoił go do tego stopnia, że zaczął się zastanawiać, czy ma jakichś wrogów. Niestety, lista wrogów okazała się tak długa, że musiał ją ograniczyć tylko do wrogów akwarystycznych. Niewiele to dało, bo lista zmniejszyła się tylko o dwie osoby. Zaczął się zastanawiać, o co może im chodzić. Może zazdroszczą mu ilości subskrybentów na YouTube, może tego, że na swoich filmach zarabia krocie. Może jego akwaria są zbyt dobre i wybijają się ponad przeciętność, a może po prostu zazdroszczą mu makreli w lodówce. Rozmyślania przerwał dźwięk SMS-a. Zlikwiduj akwaria, bo popamiętasz. Teraz cię nie obserwujemy, bo jedziemy do maka. I faktycznie, po wyjrzeniu przez okno okazało się, że sportowego Fiata Multipli nie ma już po drugiej stronie ulicy. Oczywiście SMS przyszedł z nieznanego numeru na niezarejestrowaną kartę. Nie było żadnego punktu zaczepienia. Mokre Łapska postanowił zignorować czcze pogróżki. Zlikwiduj akwaria, bo popamiętasz, to nie są czcze pogróżki. Najedliśmy się w maku. I znów cię obserwujemy. Tak brzmiał kolejny SMS. I faktycznie, Fiat Multipla wrócił pod dom Mokrych Łapsk. Ten schemat powtarzał się przez najbliższe dwa tygodnie. SMSy i Fiat pod oknami. Każde wyjście mokrych, nawet do lokalnego sklepu akwarystycznego, kończyło się śledzeniem przez osobników z multipli. Byli nieuchwytni. Kiedy mokre zbliżał się do nich na odległość, umożliwiającą identyfikację, osobnicy salwowali się ucieczką. Niestety, po dwóch tygodniach nastąpiła eskalacja działań podejrzanych osobników. Do drzwi mokrych zapukała policja. Otrzymali donos, iż po użyciu toalety, mokre nie wymył rąk. Nic nie dały tłumaczenia. Mandat uszczuplił zasoby finansowe naszego bohatera. Następnego dnia w skrzynce pocztowej znalazł martwego chomika Bronisława. Potem się okazało, iż Bronisław udawał, ale pierwsze wrażenie było piorunujące. Nie było dnia bez napisów na murze. Wysusz łapska, PPM to ściema, Polaki do Polandii, zmywaki do zmywarki. I chyba najgorsze z nich to pizda. Nic dziwnego, że mokry łabska czuł się za szczuty. Przy okazji okazało się, że ktoś włamał się na jego konto i przelał wszystkie pieniądze na opłacenie abonamentu TVP na najbliższe 80 lat. Tego było już za wiele. Mokre choć nie chciał, postanowił ulec presji. Zaczął wyprzedawać wszystko, co stanowiło podstawę jego hobby. Sprzedał ryby, sprzedał rośliny, sprzedał akwaria. I nawet chomika Bronisława, który po wybudzeniu postanowił u niego zamieszkać. Wszystkie uzyskane ze sprzedaży pieniądze mokre pakował w skarpetę, bo bał się kolejnego obrabowania jego konta. W jego głowie zapadła decyzja o ucieczce. Nie dał rady wytrzymać takiej presji, a multipla śniła mu się po nocach. Postanowił uciec z Wielkiej Brytanii i zakotwiczyć w jakimś innym, biednym i nierozpoznawalnym kraju. Aby tego dokonać, całkowicie zmienił swój wygląd, czyli założył łańcuch na szyję i dresy na tyłek. Dzięki temu pewnej nocy udało mu się wymknąć z mieszkania, ominąć multiple ze śpiącymi w niej osobnikami i dołączyć do marszu uchodźców, którzy na fali Brexitu postanowili opuścić wyspy brytyjskie. Gdzie się udał? Dokąd? Czy dres wytrzymał przeciążenia? Tego być może nie dowiemy się nigdy. Nie wiemy, gdzie jest obecnie. To może być ciężarówka z grupą senegalczyków mknąca pod kanałem La Manche w stronę Francji. To może być kuter do połowu makreli, którego killwater wskazywał wyspę Wolin. To mogą być w końcu sandały podróżne niosącego w siną dal, a może schował się w swoich akwariach, które teraz jadą do białego stoku. Czy jeszcze się pojawi? I gdzie? Kto go ścigał? I dlaczego? i czy jeszcze usłyszymy jego opowieści. Na te i na inne pytania nie ma jeszcze odpowiedzi. To znaczy są, ale kosztują 200 funtów za odpowiedź. Jak się komuś nie podoba, to obcieram sobie oczko paluszkiem wzorem posłanki Lichockiej. No i to by było tyle. W niniejszym chciałbym zdementować wszystko, co mówił Mozart. Odpowiedzi kosztują 300, a nie 200 funtów.